Wokół nas codziennie wiele się dzieje. O zbliżających się wydarzeniach możecie dowiedzieć się z portali społecznościowych, od znajomych czy z lokalnych mediów. W tym tygodniu odwiedziliśmy dwie takie imprezy. Pierwsza dotyczyła promocji nowego katalogu Party Light. Party Light to firma zajmująca się sprzedażą nastroju. W ich katalogu znajdziemy przepięknie pachnące świece, zestawy do aromaterapii, kominki, świeczniki, wszystko to, co pozwoli nam na stworzenie wyjątkowego nastroju w naszym domu. Tak ważnego, nie tylko w okresie świątecznym. Jak w domu zimą stworzyć taki fajny, ciepły nastrój, żeby jak się wchodzi do domu, było cieplej, żeby człowiek nie myślał o tym, co za oknem? No na pewno kupić świeczki. To świeczki takie, z takim zapachem, który przypomina nam ciepłe, miłe chwile. Nie wiem, czy to z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy z kimś ważnym w życiu. Chyba to tworzy nastrój. Czy świeczki są dla każdego? Oczywiście. Jak najbardziej. Tym bardziej, że teraz jest zima, mało mamy słońca. Także to tak sprzyja też lepszemu samopoczuciu. No najlepiej zapalić te świeczki. One są bardzo ładnie pachną i ten nastrój cały i to wszystko, te zapachy. I inaczej się siedzi w domu i w ogóle. A jak powinno w domu pachnieć zimą? No właśnie cynamonem. To jest najlepsze. Takie cięższe, które są mocniej wyczuwalne, bo temperatura też spada. Może nie każdy wie, że światło świecy to jest to samo światło, co światło słoneczne, światło rozproszone, które ma bardzo pozytywny wpływ na nasze emocje i uczucia, ale światło świecy to też ciepło, które jest w domku, no i to wszystko razem tworzy wspaniały, taki ciepły, miły klimat. W nowym katalogu znajdziemy kolekcję od Jonathana Adlera, projektanta, którego ceramikę możecie kupić w największych i najdroższych sklepach na całym świecie. Pomysły na prezenty nie tylko świąteczne, a także 50 różnych zapachów. Od jakich świec zacząć, jeżeli ktoś nie jest pasjonatem, a chciałby? No ja bym powiedziała od świec Party Light. Dlaczego? Ponieważ no, sama je użytkuję w domu, ale też zachęcam swoich klientów, żeby sobie je nabyli, ponieważ świece te są zrobione z bardzo wysokiej jakości wosku i w świecach znajdują się 100% olejki, czyli zapachy, które firma zakupuje z jednego z najlepszych domów perfumeryjnych na świecie, jest to Dom Givaudan w Szwajcarii. I w wielu też świecach znajdują się olejki eteryczne, 100% olejki eteryczne, które również mają wpływ na nasze emocje, uczucia, nawet na nasze zdrowie. Zimą jakie są najlepsze zapachy? Korzenne, leśne, to są wszystkie zapachy, które mają za zadanie rozgrzewać. To są zapachy rozgrzewające. A na zimową chandrę? To też jest kwestia bardzo taka indywidualna, ponieważ mam klientki, które kochają bardzo zapachy owocowe. I tak na nie wspaniale działają, że dobrze się przy nich czują. Chociaż powiem, że z naukowego punktu widzenia najlepsze zapachy, które potrafią nas zrelaksować i odprężyć, to są wszystkie słodkie zapachy. To jest zapach wanilii, zapach migdałów, zapach kokosu. Czy jakieś trendy w świecach panują? Czy to jest tak jak z modą, że zmieniają się kształty, kolory, zapachy? Tak, są trendy, jest moda, ponieważ tak jak jest moda na kolory, w tej chwili bardzo modny jest ten okres wiktoriański, więc wszystkie jakieś fiolety, głębokie czerwienie, kolor czarny i firma Party Light również stworzyła taką przepiękną kolekcję, która nazywa się Zakazane Owoce. Tam można znaleźć i ten wzór buduarowy na szkłach, w świecznikach, ale również same świece mają bardzo intensywne kolory, które idą z duchem mody i myślę, że każdy coś dla siebie może znaleźć. Ale zapach też, to też jest moda. To też jest moda, to można zauważyć w niektórych perfumach, w dobrych sklepach perfumeryjnych, gdzie się kupuje, że pamiętam taki okres, gdzie do wielu perfum dodawało się zapach czarnej porzeczki. To był taki trend, to była taka moda. Dzisiaj poszukuje się też takich zapachów drzewa sandałowego, werbeny i takie zapachy Party Light w świecach swoich również posiada. Na koniec mała porada.
Jeżeli chcemy zorganizować małą domówkę i chcielibyśmy dzieci położyć spać nieco wcześniej, to w pokoju dziecięcym zapalcie świecę o zapachu lawendy. To jest zapach, który wycisza, uspokaja. Nawet Party Light miała swego rodzaju takie przygotowane pluszaki, do których wkładało się woreczki z samym kwiatem lawendy i faktycznie ma taki wpływ na nas samych, że relaksują, odprężają i wyciszają. I takie świece też Party Light posiada. Jest tam, są 100% olejki i lawenda pochodzi z Francji, z pól prowansalskich. Są to uważana za najlepszą lawendę właściwie na świecie, z których się robi też prawdziwe perfumy. Drugi event, na którym się zjawiliśmy z kamerą, dotyczył zdrowia i urody. W Centrum Estetyki Ciała Efekt odbyły się warsztaty zdrowia i urody z firmą Forever Living, która swoje suplementy diety w głównej mierze opiera na bazie aloesu. Nie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego aloes? Czy pani już próbowała tych kosmetyków? Nie próbowałam, ale no mam szansę oczywiście wypróbować i może i się da komuś pomóc, tak? Nie tylko mi, mam wnuka i może da się go wyleczyć z alergii, z niejedzenia, bo to do tego, jak każde dziecko ma, można powiedzieć, fobię, tak? Bo wolą słodycze niż coś konkretnego zjeść. Czy mam problemy? No, mam problemy z cerą i chcę to zwalczyć w tym wszystkim. Już wiesz, jakie specyfiki, co? No ten aloes, tam też były różne maści, to pod tym względem. Dlaczego aloes? Pewnie dlatego, że jest rośliną taką, można powiedzieć, cudowną. My lubimy lub nie lubimy tego słowa, ale aloes ma ponad 280 substancji odżywczych, jest adaptogenem, a dla mnie to oznacza to, że on może pomóc mojemu organizmowi samemu się regenerować. Dzisiaj, kiedy nasze jedzenie jest albo zatrute, albo niepełnowartościowe, potrzebujemy czegoś, co będzie oczyszczało nas z toksyn lub czegoś, co będzie pozwalało, żeby to, co jest w produktach odżywczych, będzie przyswajało się w lepszy sposób. I właśnie dlatego aloes. Ja z aloesem kiedyś miałam styczność z takim, jak u babci stał w doniczce na oknie i wtedy pamiętam, że miałam problem z wrastającym paznokciem i z takimi niefajnymi rzeczami, które się działy przy tym i ten aloes uzdrowił mi ten paznokieć, to znaczy, że zaczęło się wszystko regenerować i ja wtedy już widziałam jako młoda dziewczyna, że on po prostu działa, a dzisiaj mam aloes, który mogę po prostu wprowadzać bezpośrednio do wewnątrz, czyli do mojego organizmu i on wtedy leczy moje narządy wewnętrzne. Aloes to jeden z najpopularniejszych leków znanych ludzkości. Aloes jest bogaty w aminokwasy, witaminy A, C i z grupy B, kwas foliowy. Zawiera także wiele związków mineralnych, m.in. żelazo, potas, magnez, wapń, sód, fosfor i mangan. Ułatwia wchłanianie witamin i minerałów, zwiększając stężenie w organizmie nawet o ponad 200%. Wyciąg z aloesu jest składnikiem wielu preparatów biostymulujących. Powinny go zażywać osoby przewlekle chore i rekonwalescenci, a także wszyscy odczuwający osłabienie, bo niewiarygodnie podnosi odporność, zwiększając produkcję limfocytów. Już wiemy, że aloes jest dobry na wszystko, ale czy każdy aloes, czy konkretnie w tych produktach? Ja mam zaufanie tylko do tego, który ja proponuję, bo ja go używam od 20 lat. Byłam zaproszona na plantację. Widziałam, jak jest ten proces robiony. Byłam w Stanach, w siedzibie firmy, gdzie naukowcy mi tłumaczyli, że aloes jest bez pestycydów na plantacjach, że skóra jest użyta jako nawóz. Widziałam te plantacje, odcinałam ten miąższ aloesowy, smarowałam się nim, tak? I piję go 20 lat. Widzę, jakie są efekty. Wszystkie nasze produkty, które mają aloes, bo suplementy nie mają aloesu, mają powyżej 50%, 40%, 60% aloesu, dużo. Na pierwszym miejscu w naszych produktach jest aloes, a nie woda, jak w innych preparatach. Zachęcam do porównania, na przykład kupić sobie jakiś krem aloesowy i zobaczyć, na którym miejscu jest aloes. Zazwyczaj go nie ma. Są na przykład ziołowe jakieś tam substancje na 5., 6. miejscu.
Natomiast te, które my mamy, produkty, one są wręcz no, trochę takie, powiedziałabym, w wartościach leczniczych, dlatego że na pierwszym miejscu jest aloes. Jest galaretka, taki żel aloesowy, który ma no, prawie 100% aloesu, który używamy na oparzenia, bardzo mocno nawilża. Aloes dobrej jakości to jest po prostu, uważam, boska roślina. To jest coś, co może nam naprawdę pomóc i do wewnątrz, i do zewnątrz, żeby tylko tego nie zmarnować. Aloes jest dla każdego? Te produkty są dla każdego, czy są jakieś przeciwwskazania? Lepiej, żeby nie zaczynały pić aloesu kobiety w ciąży. Też dlatego, że jednak to jest w pewnym sensie detoksykacja, oczyszczanie organizmu, więc te toksyny zaczynają krążyć po organizmie. No, takich rzeczy się raczej nie zaczyna, kiedy kobieta ma w łonie już tam prawie dziecko, prawda? Bo te toksyny mogą gdzieś tam zaszkodzić.